bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam moją kolorówkę, to znaczy kosmetyki, jakich używam na co dzień, na wyjście. Chodzi tutaj oczywiście o tusze, cienie i tak dalej. Na razie mam to wszystko w kosmetyczce, nie jest tego za dużo, ale rozłożę wszystko sobie tutaj na pralce i Wam pokażę. Tutaj mam koszyczek, mam dwie kosmetyczki, ponieważ ostatnio byłam u mamy i wzięłam kosmetyki, którymi się malowałam do niej, ale tak naprawdę wszystko mam tylko i wyłącznie w tej kosmetyczce i w tym pojemniczku, który mam na lustrze. Zaraz Wam wszystko pokażę. No dobrze, bateria mi pada, więc będę musiała mówić szybko. Nie jest tego za dużo, jak widzicie, ale to zmieściło mi się to na pralce. Może zacznę od cieni, tam nocnik od małego. Cienie mam stosunkowo niedawno, bo ja je kupiłam w tamtym roku i tak naprawdę chyba dopiero od 2-3 miesięcy, że zaczęłam ich używać. Revolution, jak widzicie, make-upie zamówiłam na Allegro. One kosztowały coś około 30 zł. Są fajne są, długo się trzymają, są brokatowe i są matowe. Jak widać, tutaj jednak tych brokatowych więcej troszeczkę używam, ale ja cieniami maluję się stosunkowo rzadko. Jeżeli sobie wpiszecie na Allegro nazwę, to na pewno Wam te cienie się pojawią. Są fajne, jak najbardziej je polecam. Kolejną rzecz, którą mogłabym Wam polecić, no to jest bardziej odżywka, tak? Ale mam to razem z kolorówką, dlatego chcę Wam to pokazać. To jest odżywka Long for Lashes do rzęs. Kuracja intensywnie wzmacniająca rzęsy, tak jak widać. Nie jest to najtańszy produkt, znaczy taniej, drogi. Tutaj już zależy, jak to postrzegać. Natomiast on bardzo dobrze regeneruje rzęsy, czy mililitry. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Widzicie? To jest takie cieniutkie i tym pędzelkiem po prostu maluje się po linii rzęs i wtedy idziemy od razu spać. To nakładam od razu przed spaniem. Bardzo fajny produkt, bardzo fajnie odnawia rzęsy. Idziemy dalej. Banana Beauty do kresek eyeliner, tak, mazaku. Ja Wam go już pokazywałam, jak malowałam kreski. Tak on wygląda, bardzo fajny produkt. Zaczęłam go teraz właśnie używać. Później mamy tak. Kredki. To jest Miss Sporty. Zwykła czarna kredka. Wygląda jak wygląda. Powiem Wam, że ja bardzo, bardzo rzadko używam czarnej kredek. Ja tej dolnej linii wodnej praktycznie nie maluję. Jak pomaluję się dwa razy w roku, to dobrze, więc ta kredka mi leży i właściwie zastanawiam się, czy już jej nie powinnam wyrzucić, bo jest praktycznie nieużywana. Później mamy kredkę, właśnie, ta już jest lepsza. Ona jest taka z brokatem, widzicie? Widać troszeczkę, jak się świeci. Ona jest z Oriflame'u, bardzo fajna. Właśnie, jeżeli już maluję się kredką, to maluję tą brokatową. No i dwie kredki z Avon. Jedna jest czarna, druga jest niebieska i one wyglądają o tak, je się wysuwa, o, widzicie? Do końca sobie ją wysuniemy, może zobaczymy, jakie to jest, ile mi zostało. O, tyle, no sporo mi zostało. I bardzo fajne są te kredki, jak najbardziej polecam i one też są brokatowe, więc czasem używam. Teraz będę próbowała malować nimi kreski na górnej powiece. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Idąc dalej, tutaj mamy rzeczy, które używam do brwi. To jest kredka eyeliner Lovely, normalny do oczu, ale jest brązowa i jej używam do brwi. Czasem podmalowuję tą kredką. Później mamy kolejny, to jest Oriflame. Jest brązowa, jak widać, bardzo fajna, bardzo fajnie się trzyma i bardzo fajnie się rozprowadza. Tutaj mamy, to
To jest Miss Sporty z grzebyczkiem, też jest w brązie. Dlatego, że ja mam, no jestem blondynką, więc ja nie mam aż tak bardzo ciemnych brwi. Tutaj mamy, aha, i tu jest też Long for Lashes. Tak, to jest bardzo fajne. Widzicie końcówkę? Taki grzebyczek. Jest bardzo, bardzo fajny produkt, bardzo lubię. I jego już używam na takie bardziej gdzieś wyjścia. A tutaj mam kredkę, ona jest z Oriflame'u. Ona mi się nie widać, bo mi się po prostu zmył cały napis. Ale tak, z jednej strony jest grzybczek, a z drugiej strony jest do wysuwania. Proszę. O, wysunęłam. Widzicie? I też oczywiście w brązie. Bardzo fajny produkt. Dobra, idziemy dalej. Gąbeczki do makijażu. Ja je teraz troszeczkę umyłam, dlatego są takie pulchniutkie. Mam jedną i mam drugą. Jakoś powiem Wam, wolę ten stożek, tak, tak to się mówi, używać. Tą gąbkę bardziej lubię, już tutaj widać mi popękała, ale jeszcze się nadaje, więc jeszcze ją używam. Tutaj mam pod oczy One Color z Oriflame. To jest oczywiście w sztywcie, tak jak szminka się wysuwa. To jest korektor pod oczy, bardzo fajny. Drugi mam z Kosmia. Ja to sobie kiedyś kupiłam w Oszomie, bo był jakoś na wyprzedaży, ale to jest średnio. Znaczy, jeżeli chodzi o konsystencję, to jest ok. Natomiast kolor mi średnio odpowiada, ale chcę to zużyć. Teraz Wam pokażę. To wygląda tak. Też to używam pod oczy. Potem mamy oczywiście moja ukochana pomadka w płynie z Banana Beauty. Jest, bardzo ją lubię. Bardzo, bardzo polecam. Wiem, że bardzo dużo influencerów reklamuje tą firmę, ale naprawdę jest to dobra marka i uważam, że warto. Drugi też, który bardzo lubię. Lip gloss, tak? Tutaj mam jeszcze zapakowany, ponieważ sobie zamówiłam. I to jest z Avonu. Teraz Wam pokażę, jak to wygląda, bo jeszcze mamy resztkę starego. O, widzicie, już tutaj mi się kończy. Normalny błyszczyk taki. I to jest błyszczyk 3D powiększający usta. Powiem Wam, że fajnie robi. Jak się go nałoży, to czuję się takie mrowienie na ustach i faktycznie uważam, że te usta są optycznie powiększone. Także polecam, tak jak mówię, Avon. Aha, i ostatnio, no to moja szminka czerwona. Szminkę kupiłam w Biedronce Beauty. Zwykła czerwona szminka. Ja rzadko ją używam, bo jakoś w takich kolorach się za dobrze nie czuję. No, ale czasami używam. Idziemy dalej. Moje róże. Jeden mam z Lovely Rouge. Jestem z niego zadowolona. On jest taki z brokatem. Jaśniejszy. I ja mam tutaj do niego pędzelek, który używam. Pędzelki sobie dzisiaj czyściłam. To jest pędzelek, który używam do tego różu. I mam drugi róż, który używam bardziej na co dzień. Tamten bardziej na wyjście, oby z brokatem. Ten na co dzień. Tutaj mam trochę zużyte, jak widać. Nie wiem, jaka to jest firma. Ja nie pamiętam, gdzie kupiłam ten róż. Jest bardzo fajny, jestem z niego zadowolona. W jakiej sieciówce go kupiłam. I też mam tutaj osobny pędzelek do tego różu, żeby po prostu nie mieszać. Mam dwa osobne pędzelki do dwóch róży. Kolejna rzecz to jest puder, który dostałam na urodzinki Verymi. On jest również brokatowy i on jest bardzo, bardzo ciemny. Za ciemny troszeczkę jak dla mojej cery. Więc jeżeli już, to ja go używam raczej w lato, jak jestem troszkę bardziej opalona, albo właśnie na jakieś wyjścia. I do niego również mam pędzelek. Ten pędzelek jest taki troszeczkę większy, no do pudrów. To jest bardziej bronzer w sumie, a nie puder, nawet bym powiedziała, bo on dużo, zepsuł mi się, nie? On dużo robi, jest dosyć ciemny. No i puder, który używam bardziej na co dzień, z Jordani z Oriflame.
jest bardzo fajny, nie jest taki ciemny, fajnie wygląda na skórze i do niego również mam pędzelek. Baza pod fluid do makijażu, ta już mi się kończy, tą właśnie używam na co dzień. Jordani z Oriflame na pompkę, bardzo fajna i bardzo gładka skóra jest po tym. I tutaj mam praktycznie nową bazę, ona jest taka świetlista, widzicie? Ksimini. Też Jordani z Gold z Oriflame, też na pompeczkę. Może nawet na skórę troszkę nałożę. Ona jest taka, ja nie wiem czy będzie widać. Jest taka trochę w brokacie. Ona jest taka bardziej wodnista. Ja właśnie na jakieś wyjście używam, ale wolę tamtą bazę, po tej bazie jest bardziej skóra taka jedwabista, bym powiedziała. A ta no świeci się, ale nie ma, nie jest ta skóra taka fajna jak po tej. I moje końcówka, moje fluidy Ivon. To jest fluid, który używam teraz, bo on jest taki bardzo ciemny. To jest no beige, light beige. Więc używam go teraz w zimie. Chcę go wykończyć, jest jak najbardziej fajny, polecam. I drugi, patrzcie co się stało. To jest fluid z Oriflame. Ja wam wstawię zdjęcie gdzieś tutaj, jak znajdę. On mi po prostu spadł na ziemię, od razu jak go kupiłam, chciałam go wyłożyć na półkę, spadł mi na kafelki i co po prostu się dało, to zbierałam z tego fluidu. Byłam zrozpaczona, ponieważ fluid jest mega, on jest tak gładziutki, jest tak wydajny, dwie kropelki wystarczy sobie wziąć i naprawdę rozsmarujecie tym całą buzię. On jest jedwabiem, jest tak mięciutki, milutki, bardzo, bardzo polecam. No i dwa fluidy, których na razie nie używam, bo one są bardzo ciemne, więc raczej na lato. Beige Be Beauty to z Biedronki i to chyba też z Biedronki, nie, albo z Lidla, nie pamiętam dokładnie, z jakiejś sieciówki. Matte Dark Beige, no to jest ciemny beige, no to już w ogóle na lato, tak? Trzeba mieć trochę bardziej opaloną buzię do tych fluidów, ale są całkiem naprawdę spoko obydwa. Nie mogę powiedzieć, żeby, no wiecie, no to są akurat tanie produkty, tak, no bo są z sieciówek, ale jeżeli ktoś chce, to jak najbardziej je polecam, są spoko. Jeżeli chodzi o tusze, to próbuję teraz zużyć ten tusz z Lovely Lash Extension, ale powiem wam, że nie polecam go, strasznie się odbija, dlatego ja chciałabym go jak najszybciej zużyć i po prostu wyrzucić. Jeżeli chodzi o tak wygląda ten tusz, ale tak jak mówię, nie polecam. Kolejny tusz już sobie tutaj otworam, który używam na co dzień, który bardzo polecam, jest to Jordani Gold, oczywiście z Oriflame, a końcówka wygląda, muszę sobie jakoś tu przybliżyć, o. Wygląda tak, on jest taki załamany, jak gąsienica. Jest bardzo fajny, nie odbija się i trzyma się fajnie na rzęsach. I mój faworyt, ulubieniec. 5-in-1 Avon Lash Genius. Powiem wam, jest to genius, jest genius, jest naprawdę super. On tak wydłuża rzęsy, że jest to chyba najlepszy tusz, jaki w życiu używałam i naprawdę... nie chcę innych. Ten i tamten z Jordani to są dwa najlepsze tusze, jakie miałam. On bardzo fajnie rozczesuje rzęsy i uwierzcie mi, tak wydłuża, że nieraz te rzęsy mam aż pod powiekę. Także bardzo, bardzo serdecznie polecam. To by było na tyle, jeżeli chodzi o moją kolorówkę. Nie ma tego za dużo, powiem wam szczerze. Jak widzicie, fluidy czy tam tusze na przykład używamy na zmianę. No nie chcę na razie to kupować, starcza mi to co mam, jakąś super makijażystką nie jestem, robię podstawowy makijaż, tak jak na przykład mam dzisiaj, rzadko kiedy się tam maluję jakoś super wyjściowo. To co chciałam wam polecić, powiedzieć co jest fajne, co ja używam, co moglibyście sobie zamówić na przykład z Avonu czy z Oriflame, jeżeli mielibyście taką
sposobności, to Wam chciałam przekazać. Dzisiaj się już z Wami oczywiście żegnam. Zachęcam serdecznie do subskrybowania kanału i do dawania łapek w górę. A dzisiaj życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia. Pa!